co się stało z polskim państwem, co się stało ze służbami, że człowiek, który prawdopodobnie jest osaczony przez mafię, zostaje szefem Najwyższej Izby Kontroli, że składa oświadczenia, w tym majątkowe, jest kontrolowany przez ABW i tam niewykazywane są lub wykazywane są w sposób dziwny dane dotyczące jego majątku i nieruchomości. Gdzie są służby? Gdzie jest premier Morawiecki, który nie sprawdza, kim są jego ludzie? Lub też nie wymaga od tych ludzi, jeśli prawdą okaże się to, co padało jako zarzut parokrotnie już w materiałach TVN, że to nie jest tak, że nie wiedział. Jakie konsekwencje wyciąga premier Morawiecki i w jaki sposób nadzoruje i państwo, i służby? Nie chcemy żyć w Polsce z dykty. Chcemy dobrych, mocnych, niezależnych politycznie instytucji i uczciwych urzędników. Dlatego musimy wygrać te wybory 13 października.